smakkujaw.pl. Zapraszamy pod Tężniew w inowrocławskich Solankach. Tężnie znajdują się w pięknym parku solankowym w Inowrocławiu. Zostały udostępnione w 2001 roku po pracach trwających od 1994 roku. Mają kształt dwóch połączonych ze sobą wieloboków o obwodzie 300 metrów i wysokości 9 metrów. To swoiste inhalatorium przyciąga kuracjuszy zarówno walorami leczniczymi oraz interesującą konstrukcją. Ciekawostką jest, że ślady najstarszych tężni wykorzystywanych do ważenia soli odkryli na terenie Inowrocławia naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykopaliska wskazują, że najstarsze znane tego typu budowle działały w tym miejscu w II-IV wieku. Odnalezione ślady podczas prowadzonych od lat systematycznych badań archeologicznych wskazują, że na terenie obecnego Inowrocławia istniały prawdopodobnie pierwsze w Europie tężnie. Na szczycie znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta i parku solankowego. Solanka jest pompowana na najwyższy poziom budowli, po czym swobodnie spływa po gałązkach tarniny, ulegając przy tym odparowaniu. Powietrze wokół tężni nasycone zostaje jodem i mikroelementami powstającymi na skutek ściekania solanki i ruchu powietrza. Wytworzony w ten sposób aerozol wspomaga leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych, chorób tarczycy, schorzeń alergicznych skóry, obniża także poziom ciśnienia tętniczego. Ma działanie profilaktyczne, zapobiega nie tylko wymienionym chorobom, ale także wzmacnia system odpornościowy. Parowanie aerozolu jest najbardziej natężone z wiatrem. Maksymalny zasięg to 300 metrów. Warto pamiętać, że przebywanie w odległości minimalnej od tężni, to jest około 30 metrów, nie powinno trwać dłużej niż pół godziny. W większej odległości można przebywać dłużej. W pobliżu tężni w okresie letnim mają miejsca różnorodne imprezy kulturalne pod hasłem Muzyczne Lato w Tężni. Gościło tu wiele gwiazd, jak chociażby Grzegorz Turnał, Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Zbigniew Wodecki, Maciej Sztur, Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski, Czesław Mozyl i inni. Artystom towarzyszyła Inowrocławska Orkiestra Kameralna oraz muzycy krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Niektórzy artyści pozostawili trwały ślad w postaci zasadzonych drzew. Tężnie są wizytówką Inowrocławia, dlatego też często realizowane są tutaj materiały filmowe i reklamowe. My podczas dzisiejszego spaceru spotkaliśmy finalistę Must Be The Music, Kubę Szyperskiego, podczas nagrywania kolejnego materiału do tego programu. Do tego magicznego miejsca zapraszamy o każdej porze roku.